dawno nienotowane ulewne deszcze utrudniły i opóźniły w wielu okolicach Polski tegoroczne żniwa. Oto jak wyglądało niejedno pole, gdy przyszła wreszcie znośna pogoda. Tym energiczniej trzeba było zabrać się do sprzętu zboża. Spółdzielcy w Domasławiu na Dolnym Śląsku dorobili specjalny podnośnik i tak przystosowaną kosiarkę mogli wykorzystać do żniw. Maszyny są wykorzystywane w pełni na całym froncie żniwnym. Oglądamy pracę w spółdzielni Minkowice, gdzie obok snopowiązarek pracował także kombajn prowadzony przez Władysława Ducha, najlepszego kombajnistę w województwie wrocławskim, a trzeciego w Polsce. Na Pomorzu, jako jedna z pierwszych, kończy żniwa spółdzielnia Kokoszkowy. Do prac żniwnych poszli wszyscy spółdzielcy z rodzinami. Urodzaj w tym roku jest dobry. Trzeba walczyć o to, aby i zbiory wypadły dobrze. Zaraz na polu spółdzielcy przeprowadzają omloty i pierwsze zboże z tegorocznych zbiorów przeznaczają dla państwa. Spółdzielnia Kokoszkowy przoduje w odstawie zboża. Daje dobry przykład całemu województwu.